Cześć, ze strony Darek. W tym filmie pokażę wam, jak przygotować centralę Integra do zdalnego programowania przez serwer satel, ale w sytuacji, kiedy nie mamy konwertera USB RS, czyli całą konfigurację chcemy przeprowadzić z poziomu manipulatora. Zapraszam do obejrzenia. Na początek pewne założenia. Posiadam centralę Integra 64, do której podłączonych jest kilka komponentów, w tym manipulator, moduł ethernetowy ETH 1 czujka, sygnalizator i kilka innych. To wszystko jest w ustawieniach fabrycznych, dlatego zaczynamy konfigurację od zera. Na samym początku wchodzę w tryb serwisowy centrali, czyli hasło serwisowe gwiazdka 1245, tak jest domyślne oczywiście. Jestem w trybie serwisowym, ponieważ widać, że już się zapaliła, już mruga zielona tioda z symbolem klucza płaskiego, oznajmiająca, że właśnie jesteśmy w trybie serwisowym. Co teraz robię? Na początku wykonam identyfikację manipulatorów, aby centrala sobie wykryła podłączone do tej magistrali urządzenia. No to lecimy. Struktura, sprzęt, identyfikacja, identyfikacja manipulatorów. I czekamy chwilkę. OK. Centrala wykryła podłączonych kilka urządzeń yy, i konkretnie na adresie 6 widać, że jest znaleziony moduł Ethernetowy, czyli nasz moduł ETHM1. OK. Skoro moduł został znaleziony, to teraz przystąpimy do jego wstępnej konfiguracji. Wychodzę gwiazdką kilka poziomów wstecz, nawet na samą górę, żebyśmy wiedzieli jak się wchodzi od początku w to miejsce. Jestem na początku menu trybu serwisowego i wchodzę po kolei w struktura. W sprzęt manipulatory, ustawienia, ETHM1 i widzimy tak, użyć DHCP, opcja jest włączona, czyli moduł po podłączeniu kabla internetowego e, automatycznie e, zaciągnie parametry sieciowe, takie jak adres IP, maska brama i tak dalej. To zostawiamy, lecimy dalej. I widzimy parametr o nazwie klucz DeloadX, to jest klucz szyfrujący, musimy go ustawić. Ja go tutaj ustawię na wartość na przykład 5 jedynek. I klikam OK. Natomiast pamiętaj, że w docelowej instalacji warto ten klucz ustawić no, mocniejszy zdecydowanie niż 5 jedynek. Lecimy dalej. Opcja. Z Deload X. Trzeba tą opcję włączyć, ponieważ chcemy mieć później możliwość zdalnego połączenia przez komputer, więc klikam jedynkę. Lecimy na dół i szukam opcji o nazwie Server Satel. Ok, widzę taką opcję, jest wyłączona. Klikam jedynkę, aby włączyć. I na końcu klikam OK. I ok, dla tego modułu eternetowego to już wszystkie ustawienia. Natomiast, jeżeli chodzi o całość, jeszcze kilka rzeczy musimy wykonać. Wychodzę na samą górę menu trybu serwisowego, czyli klawiszem gwiazdką. OK, jestem na samej górze. Teraz wchodzę w opcje globalne, czyli na dół, strzałką, opcje, opcje telefon. I tutaj muszę włączyć trzy rzeczy. Przede wszystkim modem zewnętrzny, więc szukamy. Mam. Klikam jedynkę. Następnie modem ISDN GSM też włączam jedynką. I ostatnia opcja. Odpowiadanie modem zewnętrzny. Klikam jedynkę OK. I to są już wszystkie ustawienia, które muszę wykonać z poziomu manipulatora LCD, aby centrala była zdolna do tego, żeby nawiązać połączenie. Przez serwer SATEL i żebyśmy mogli z poziomu laptopa później się do tej centrali podłączyć. Wychodzę z trybu serwisowego. I zapisuję do pamięci flash. I teraz uwaga. Oczywiście, żeby centrala miała zdolność do tego, żeby się łączyć zdalnie, musimy ją konkretnie moduł internetowe podłączyć do internetu. Dlatego też wpinam tutaj przewód sieciowy. Ok, centrala została, czy moduł wpięty do internetu. Poczekamy chwilkę, aż centrala się zrestartuje. I teraz musimy już tylko sprawdzić, czy centrala nawiązała połączenie z serwerem SATEL. A będziemy to wiedzieć choćby po tym, że centrala otrzyma numer ID. Ten numer ID możemy sprawdzić hasłem serwisowym lub hasłem administratora, czyli głównego użytkownika systemu. Ja właśnie tak zrobię, czyli hasło, hasło admina 4 linki. Gwiazdka i wchodzę w menu o nazwie testy. Ok, jestem w testach. Teraz szukam czegoś, co ma związek z moim modułem internetowym. I widzę IP, MAC, e ID. Jak widać po tym napisie IP oraz MAC, mamy do czynienia właśnie z modułem internetowym. Wchodzę w te ustawienia i po kolei widzę int.gsm. To mnie nie interesuje, lecimy dalej. ETHM1, ok. Szczagłą w prawo przesuwam się i widzę MAC. MAC to jest adres fizyczny karty sieciowej, czyli tej karty Ethernetowej ETHM1+, który powinien być zgodny z tym, co macie na naklejce w, na samym module. On jest u mnie oczywiście zgodny. Ten adres jest bardzo ważny, jego muszę sobie teraz zapisać, ponieważ później przyda mi się, kiedy będę już przy komputerze. Zapisuję i lecimy jeszcze z jednym parametrem w prawo. Widzę adres IP publiczny i na końcu widzę długi numer składający się z liter i cyfr. Jest to właśnie numer ID. Jeżeli ten numer tu się pokazał, to oznacza, że centrala skomunikowała się czy moduł terminalowy się skomunikował z serwerem Satel i serwer Satel zwrotnie przydzielił dla tego modułu odpowiedni numer ID, który oczywiście jest niepowtarzalny. Tylko jeden taki numer może być w serwerze Satel ustanowiony. I co? Ten numer również zapisuję, będzie mi za niedługo potrzebny. Z tego mogę już wyjść. Na samym końcu, zanim przejdę do komputera, pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Żeby to w ogóle zadziałało, czyli to zdalne połączenie przez d musimy zaopatrzyć się w taki kabelek, RJ-PIN5, kabelek z czerwą tasienką. Z jednej strony rj z drugiej strony złącze 5-pinowe. Ten przewód można sobie kupić jako niezależny produkt. Można też go wykonać samodzielnie, ponieważ schemat do niego jest dostępny w instrukcji do modułu ETHM1, a wtyczki są w zestawie razem z centralą. Ok, ja to podłączam do centrali, czyli do centrali i do modułu ethernetowego. I taki przewód zostaje wpięty na stałe, ponieważ tylko wtedy będzie dało się zdalnie taką centralę później zaprogramować. Ok, z tego miejsca to wszystko. Przechodzę teraz do komputera. Włączam program konfiguracyjny Dilux i na początku wybieram model centrali do której będziemy się łączyć. W moim przypadku jest to centrala Integra 64. OK. Następnie przechodzę do opcji komunikacja, konfiguracja komunikacji i muszę wypełnić niezbędne dane. Czyli tutaj wpisuję numer ID, który wcześniej otrzymałem z serwera satel adres MAC, który również był widoczny w manipulatorze i klucz DLOADX, który ustawiłem na 5 jedynek. OK. Zobaczymy, czy te parametry są tutaj widoczne. Są. Super. Klikam OK i następnie dostaję tylko się połączyć z centralą, czyli klikam na ostatnią ikonę programu i wybieram opcję TCP IP Server Satellite i klikam połącz. Okej, okay, jak widzimy, komputer nawiąza połączenie z centralą. Przygotowanie centrali do zdalnego połączenia jest bardzo proste. Wymaga zaledwie kilku, kilkunastu kliknięć w centrali z poziomu manipulatora. Natomiast jeżeli interesuje Cię coś podobnego dla centrali Perfecta, to nakręciliśmy już o tym materiał, dlatego zapraszam. Jest dostępny na naszym kanale na YouTube. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć!